Siemanko, jestem Lucek, a to jest The Crew. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. I wiecie co? Nie wiem, co będę dzisiaj robił. Wbiłem sobie po prostu tak, bo się stęskniłem za moim Gallardo Super Lager, które kupiłem sobie i troszeczkę stunigowałem w poprzednim odcinku. Troszeczkę. No tak, bo jest słabo ulepszony i wypadałoby coś do niego wygrać, a teraz bardzo fajnie wygrywa się części tuningowe właśnie na wyścigach czy na eventach PvP. Zmieńmy sobie troszeczkę kamerkę. Okej, mamy bronzik. Jeszcze 14 sekund, więc mogę gnać. I naprawdę Gallardo jeździ się świetnie. Jak wspomniałem w poprzednim odcinku. Ojej, ojej. A wow, bez problemu udało się platynkę zdobyć. To było chyba jakieś wyzwanie nisko poziomowe, coś tak. Na to wygląda. Okej. Okej, spoko. No i o, nawet coś tam ulepszyło. Premia do czego? O, nie zauważyłem, ale dobra. Skoro troszeczkę lepiej będzie z moim Gallardo, to spoko. Ile ja mam kasy? Niedużo, na pewno niedużo. 96 tysięcy. To jest malutko, to jest bardzo malutko. No ale dobrze, że coś w ogóle jest. Właściwie to jest na tyle dużo, że mógłbym sobie troszeczkę Gallardo ulepszyć. Chociaż kurde, znowu na ulepszenie to trzeba mieć ze 300 tysięcy chyba nawet. Coś tak myślę. Albo i... Nie wiem, możemy zaraz zobaczyć. Muszę wejść. O, mam jeszcze tu kasę do odebrania. Zawsze to 16 tysięcy. Zobacz wynik. Zbieramy. Mogę od razu wysłać. Moment, tutaj myk. Trochę kasy się pozbiera, ja to wysłałem. Ja w ogóle dawno w The Crew nie grałem, naprawdę. Ale mam ochotę sobie właśnie pośmigać, zobaczyć. Tutaj możemy wysłać. Nie wiem, czemu tak po chińsku jakoś to robię. Od tyłu. Tak, tutaj od razu musimy wysłać znajomych. To jest standardowa opcja, którą zawsze robię sobie w The Crew, jak wbijam. 58 i 100. Rozpocznij. I tutaj. Ciekawe, czy ktoś w ogóle gra w The Crew. Nie, no tam sporo osób gra. Ostatnio nawet mi Kinaczewa mówiła, że sobie kupiła The Crew, więc jeśli macie ochotę, to też mogę z nią pograć właśnie w tę grę. Myk, myk. A byłoby fajnie, bo ona ostatnio zakochała się w ścigałkach i ja strasznie lubię z nią grać. To jest naprawdę przemiła osoba. Przynajmniej dla mnie. Nie no, spoko jest. I fajnie mi się z nią gra przede wszystkim. Lubię sobie z nią pożartować. Także możemy razem coś tam pośmigać w The Crew w ramach tego, że ona teraz sobie coś tam gra w tą grę, w tę grę. 3080, to już nawet nie ma co wysyłać. No tam jeszcze chyba jest... O, tutaj jesteś do zebrania. Proszę bardzo, zobacz wyniki. No i proszę bardzo, już 140-150 tysięcy mamy w kieszeni za takie proste zabiegi. Codzienne praktycznie, czy nie? Codziennie tu nie wbijam, ale za takie zabiegi, które... O, a co to za stadion? Nie byłem tu jeszcze. Za takie zabiegi, które powodują, że dostajemy za free tyle kasy, no 16 tysięcy. To jest jeden fajny wygrany wyścig PvP. A to w zależności od graczy jest nie lada wyczyn nieraz. Także warto sobie tutaj to porobić, jeśli ktoś ma ochotę. Acz ja wolę się ścigać właśnie na PvP. 8-8, więc tak, teraz myślę, że sobie wpadnę do jakiegoś salonu tuningowego i no coś tam potunigujemy, pokupujemy te części przede wszystkim, tak, bo wizualnie to ja sobie Gallardo troszeczkę tam zmieniłem ostatnio. A pętla brachu, mógłbym sobie zrobić jeszcze o tego typu eventy, wydarzenia, czy frakcyjne, czy jak to się tutaj nazywa. To można by sobie też porobić, chociaż, no wiecie, one nie są takie ciekawe jak PvP, no bo PvP to jest bajka, no się ściga z graczami. No i tam są też motocykle, mam naprawdę fajne samochody do ścigania się. Patrzę sobie taki jakiś event, szukam może, gdzie będę mógł pojeździć moim Gallardo. To jest jeden z niewielu samochodów, które kupiłem w The Crew, bo większość podostawałem z racji tego, że kupiłem Season Pass, a więc wszystkie nowe samochody, jakie pojawiły się w tej grze, dostawałem od razu do garażu, nie musiałem ich kupować, tak? Ach, to Gallardo jest piękne. Właściwie ja to chyba wybierałem tunik losowy. Przepraszam, nie pamiętam, naprawdę grałem bardzo dawno tutaj.
I mam tu maskę z włókna węglowego. Wydaje mi się, że lepiej jednak będzie pasowało tutaj bez włókna węglowego. I ten dyfuzor jest zdecydowanie za duży. Ja chyba miałem ochotę go zmienić po tym, jak go zainstalowałem, bo w tunerze nie było widać po prostu, że on jest taki wielki, odstający. No, więc warto się... Tak, to jest wyczyn. Ten wyczyn, dobra. Odwiedzamy. No i zmienimy sobie ten dyfuzor. Zainstalujemy części. Ile one tu po 20 kosztowały? Po 20 tysięcy jedna jakaś tam część. Jeśli tak, to uda się Gallardo ładnie zrobić. I będę naprawdę zadowolony. Dobra, zderzak z tyłu. Wymieniamy na jakiś a co to? O, i ten mi się podoba, no. Też taki trochę wysunięty. Ale to dziadostwo to już nie, no bez przesady. Ten taki standardowy, czerwony, lakierowany. Ale z włókna moim zdaniem jeszcze ładniejszy, więc... Dam z włókna i takie przyciemnione światełka można sobie dać nawet, fajnie. No i jeszcze ta maska, no maska zdecydowanie też... Ojej, tutaj jest. No też nie pas... O, zobaczcie jak pięknie wygląda czerwona maska na Gallardo, no coś wspaniałego. Ja ją zostawiam. I no co, idziemy sobie teraz... stuningować mechanikę. Myk, myk. Układ wydechowy. O, 24 tysiące. No coś tam się zawsze stuninguje, tak? I teraz wybieram sobie do przyczepności wszystko, bo ja tak lubię. Sterownik, przyczepność. 25 tysięcy, jeju. Ale ta kasa spada szybko. Prędkość. Wszystko daję na przyczepność. No ja tak zawsze robię. Przyspieszenie. Okej. Okay. Tyk. I 50 to jeszcze jakieś dwie części mogę kupić. Hamowanie, przyspieszenie, prędkość. Gdzie to jest? O! Hamowanie, przyspieszenie, prędkość, hamowanie, prędkość. Aha, no dobra, tutaj nie możemy dać raczej nic na... to dam do przyspieszenia. O kurde. 26 tysięcy, więc chyba na wirnik mi już nie starczy. No nie wiem jaki tutaj jest. Nie, mam jeszcze 31 tysięcy. A, to spoko. Powinno wystarczyć. Tu mamy do przyczepności. Okej, okay, super. No i zostało 5 tysięcy. Ale moje Gallardo ma już ponad 1000 punktów na statystyce. No i jestem strasznie ciekawy, jak będzie śmigać. Belgii chyba też wymagają wymiany. Nie wiem, nie podobają mi się do końca. Dałbym jakieś inne. Właściwie... Ojej, ależ fajne. Jej. No są świetne. Właściwie to ja sporo felg mam u mnie w garażu, więc nie będę tutaj się spuszczał nad tym. Pójdę sobie do mojego garażu i tam na pewno znajdę część, czy raczej felgi, które mnie interesują i które będą mi się podobały, dlatego raz. No, teraz pewnie Gallardo będzie dużo szybsze. Ale przede wszystkim powinno lepiej skręcać, być bardziej przyczepne niż było wtedy. Chętnie to sobie obadam. Za moment na PvP. Pościgamy się troszeczkę. Ja wiem. No ciężko tak stwierdzić, no wiecie, też nie jeżdżę tym samochodem codziennie. No ale na pewno będę miał jakąś tam przewagę na zakrętach. A to jest bardzo ważne, no. Tutaj w The Crew akurat też bardzo ważną sprawą jest prędkość i przyspieszenie. A to dlatego, że... No dlaczego? No bo tutaj mamy sporo prostych, tak? Jeździmy po całych Stanach Zjednoczonych, ścigamy się po całych Stanach Zjednoczonych, a więc ważne jest, aby mieć tą prędkość i przyspieszenie też na wysokim poziomie. No ale często i gęsto jeździ się PvP właśnie w takich miejscach, gdzie trzeba sporo skręcać i ogarniać się zakręty w miarę dobrze. I tutaj no niesamowicie przydaje się właśnie lepsza przyczepność, dlatego no, zainteresowałem się właśnie tym. Dobrze, jesteśmy sobie myk, to teraz idziemy na PvP. I trzeba zarobić trochę kasy na tuning, tak. Poszło mi 150... gdzieś około 150 tysięcy wydałem teraz na tuning. I stunigowałem Gallardo naprawdę konkretnie, więc moim zdaniem bardziej się opłaca kupować te wszystkie
części tuningowe niż na każdego. Niż je zdobywać w jakichś tam testach umiejętności. To jest fajne, tak? Ja to lubiłem. Ale teraz, żeby wygrać jakąś fajną część w tych testach umiejętności, to jest cud dosłownie. To graniczy z cudem, żeby cokolwiek wygrać. No bo teraz się wygrywa jakieś lakiery, jakieś części tuningowe do różnych aut. Dlatego jest masa i zanim się trafi coś fajnego, no to minie 100 lat. Także lepiej rozbić ten bank, kupić sobie od razu coś fajnego, niż męczyć się bez przerwy, tak? Okej, okay. Ojej, ale się dziwnie zwężyło. Ojej! Mhm, spoko. Ale jest platynka, no i zobaczymy, co ja sobie teraz wygrałem. Strasznie długo szuka się wyścig PvP. Redukcja masy, 31 poziom. Chyba nic takiego jeszcze nie kupowałem. Ale, o proszę, i premia do hamowania. No dobra, spoko. Niech sobie będzie zawsze to coś. Ojej, strasznie długo się szuka ten event. Bardzo długo. Tutaj nagle, wow. Udało się od razu, to jest dziwne. Bo wszędzie eventy są takie same, ale może teraz akurat trafiłem na taki moment, że pojawili się jacyś gracze czy coś, nie mam pojęcia. No jest trzech graczy, to naprawdę niedużo, łącznie ze mną trzech. Oby wyczyn, bo chcę w Gallardo pośmigać. Ach, jak na złość, zawsze tak jest, no. Ktoś tu wziął KTM-a i będziemy jeździć tu. Bitwa na bio. Coś czuję, że motocyklem będzie tu lepiej. Mimo, że mam 180 koni mechanicznych tylko między nogami, to i tak na zakrętach motocykle radzą sobie znacznie lepiej niż samochody. W większości, no, jeśli jest droga, jeśli są warunki pogodowe deszczowe, no to wtedy jest problem. Jednak motocyklem jeździ się gorzej, ale w warunkach takich jak tutaj i jeszcze na krosie nie powinno być problemu. Tym bardziej, że ścigamy się z Mustangiem, który ma napęd na tył i dość słabo się prowadzi. O, jak do tej pory sobie tam jeździłem. No i dobra, lecimy. Biorę sobie tą ładną kamerę. No i zobaczymy. Tamten już Mustanga łyknął, dosłownie łyknął go. Ja w tunelku sobie pięknie jadę. Ja też łyknąłem. No, Mustang tu nie ma szans. Nie ma szans. Też może. Zobaczcie, ładnie bierze te zakręty. Dobra, mi się nitro skończyło. No tutaj przyspieszenie na motocyklu jest znacznie lepsze. Ale na zakrętach trzeba sporo hamować, żeby odpowiednio wziąć, tak? Ja już o tym mówiłem niejednokrotnie. To jest bardzo fajnie rozwiązane w The Crew. Pamiętam, że na początku dużo wygrywałem motocyklami, ale na takich krętych drogach i tam, gdzie trzeba od razu osiągnąć jakąś tam niewysoką prędkość, ale sporą, tak? W krótkim czasie. Były takie krótkie odcinki, serpentynki, trzeba było szybko nadrabiać te zakręty. No to tam rzeczywiście motocykl się przydawał ze względu na to, że no przyspieszenie, tak? Jest znacznie lepsze niż w samochodach. No mój motocykl nie jest mocno stuningowany, jest on właściwie starterem w swojej klasie. Motocykl konkurencyjny jest wymaksowany wręcz, to nie ma co tu o czym tak tutaj gadać, nie wiem, czy uda mi się go dogonić. Ale no nie będę się poddawał, już nie ma się co poddawać nawet. No tamten koleś wyszedł, albo nie wiem, co obserwował czy coś, nie mam pojęcia. Ale udało się wygrać z typem. No i ciekawe, ile kasy. Tutaj mało, bo to chyba dostajemy kasę im dłużej byliśmy w jakimś evencie. Im dłużej trwał jakiś wyścig, tym więcej kasy się dostaje, z tego co zauważyłem. Dostałem jakieś malowanie, jakąś naklejkę. Niespecjalnie zadowolony, ale z kasy jestem zadowolony. 11 tysięcy baksów za drugie miejsce. Zobaczcie jeszcze trochę i już będę mógł sobie kupić kolejną część do Gallardo. To jest świetne, naprawdę. Ale nie wyobrażam sobie, jeżdżąc z PvP, wymaksować wszystkie moje samochody. To by zajęło chyba 8 lat, naprawdę.
Mam na dużo samochodów i zanim bym zarobił odpowiednią gotówkę, jej, to by musiało być miliony chyba. No dobra, weźmiemy sobie wyścig, wyczyn. Trasa na farmę. Czego to ja jeszcze tutaj nie robię? Złoto dla zuchwałych. Niech sobie będą koalicje, niech sobie będzie ruch. Zobaczymy. Koleś się poddał, z tego co widzę, ten z tym Mustangiem. No ale hej. Miał prawo, tak? Było mu troszeczkę ciężej, tam jednak taki teren był nieciekawy, no i też statystyki jego samochodu nie imponowały. Patrzę właśnie, że herbatka mi się trochę kończy, ale to tylko w kubku, bo mam jeszcze cały dzbanuszek pysznej herbatki, więc sobie zalewam. Jakaś tam normalna herbatka. Wziąłem cytrynową, ale to nie polecam ogólnie cytrynowych kupować, tylko lepiej kupić sobie oddzielnie cytrynę i oddzielnie herbatę, bo dolewałem jakiegoś kwasku do tych. Znaczy dolewałem, dosypują jakiegoś kwasku cytrynowego, to się rozpuszcza, jest takie niedobre. Lepiej z cytryną sobie na świeżo robić. Kurde w ogóle. On wziął LaFerrari. No dobra. LaFerrari to ja wezmę sobie. Zgadnijcie co? Gallardo. O kurde, dwa razy LaFerrari. Ach. Przerąbane będę miał. Często właśnie ludzie biorą sobie LaFerrari i wygrywają. Przeważnie LaFerrari, więc podejrzewam, że jest to najlepszy samochód w tej grze do wygrywania. Wiecie co? Wiecie co ja zrobię? Zaraz dosłownie wyłączę te wszystkie asysty w cholerę. Znaczy włączę te wszystkie asysty w cholerę, tylko wyłączę ten tryb trudny. Kurde, wszyscy na tym jeżdżą, wygrywają tyle samo kasy co ja, więc dlaczego ja mam mieć trudniej? Kurde, a zresztą to jest i tak gra arcade'owa, więc tutaj nie ma znaczenia, czy masz to włączone, czy nie. Więc zaraz sobie to wyłączę i zobaczymy, czy rzeczywiście będzie mi łatwiej, czy też nie. LaFerrari wygląda świetnie. Polecam wam obejrzeć mój odcinek z Forza Horizon, gdzie właśnie testowałem ten samochód. I wow! No dosłownie, ja nic przy tym samochodzie tam nie majstrowałem, nie tuningowałem. On jest fabrycznie już tak zajebiście szybki i po prostu niesamowicie się nim jeździ w tej grze, w Forzie, że ja nie miałem co tam zmieniać, no. Piękny samochód. Początkowo właśnie mi się LaFerrari nie podobało, kiedyś jak zobaczyłem pierwszy raz ten model gdzieś tam. Ale później się zakochałem, jak zacząłem jeździć w Fordzie, no. Jest coś właśnie w tych grach takiego, że zobaczysz dany samochód, pojeździsz nim trochę i zrozumiesz to. A tak na marginesie chciałbym właśnie sobie w rzeczywistości pojeździć jakimś takim super autem. Nawet jakimś KTM-em, traktojem. Nie traktorem, tylko traktojem. Czyli wyścigówką taką. Jakimś Arielem, Atomem. O Jezus Maria! Paskudnie, no dobra. Ten cały czas gdzieś tu wylatuje poza drogę, nie wiem, czy on jakiś pijany, czy co. Pijany to do domu, koleżko, hej! A, gonimy tamtego. Mam nadzieję, że ten typek mnie przegoni, to ja sobie złapię jego tunel. Ma dużo szybszy samochód, a więc to powinno mi pomóc. Dogonić tamtego gnoja. A ten to w ogóle na pałę jeździ, z tego co widzę. Byle jak, byle bokiem, o. Ale kurde, udało mu się nawet fajnie pokonać ten zakręt. Ja zaraz naprawdę wejdę sobie. Nie wiem, czy nawet stąd nie mogę, ale tutaj chyba nie mogę zmienić sobie tego ustawienia. Chyba, że mogę. Ustawienia, powiadomienia, grafika, dźwięk, sterowanie. O! cała dostępna pomoc. Okej, i już mam całą dostępną pomoc. O! Nie zapisałem. Shit. Cała dostępna pomoc. Zaakceptuj. Okej, już będę zajebiście jeździł. A co? O, i proszę, już jestem drugi. Nie no, tamtego jakoś tam cudem wyprzedziłem. Ale zobaczymy. No, wtedy jak zacisnąłem hamulec na zakręcie, no to były problemy, straszne. Ja nie wiem, czy są duże. O, no dobra, są różnice. Ło! Okej. Spoko. Nic się w ogóle nie działo z moim samochodem złego. Czuję, jakby dużo lepiej skręcał. To nie ma sensu w ogóle na tym ustawieniu dla zawodowców grać, z tego co widzę. Można się jedynie podniecać, że
Ojej, wyprzedzi mnie chyba. No już dupa, wyprzedzi mnie, bo tutaj nie ma kolizji i jest strumień, więc on mnie tutaj... Ach, shit. Przerąbane. No i przegrałem. Także... Nie, następny wyścig jadę sobie właśnie na wspomagaczach wszystkich i zobaczymy cwaniaczków, kurde, jak będą jeździć. Jak się im będzie wygrywało. Zresztą, oni mają, biorą tyle Ferrari, więc ja zobaczę... O! Ależ piękny ten samochód jest. Ja dziękuję. Nie można się napatrzeć. Ale ja zobaczę sobie hamulce. Hamulce chyba montowałem. Cholera. Dobra, to się później zobaczy. Chciałbym sprawdzić, jakbym się spisał właśnie jadąc z motocyklem naprzeciwko takich najlepszych samochodów w grze, czyli LaFerrari. No moje Gallardo jest fajne, ale jeszcze jest słabo stunigowane i nie wiem, czy dałoby sobie radę z LaFerrari. Z tego, co mi pisaliście wielokrotnie pod filmami, no to z LaFerrari jest najlepsze i już, nie da się z tym walczyć. Ale ja się tak łatwo nie poddam i następnym razem sobie może wezmę właśnie jakiś motocykl i sprawdzę, oby wzięli właśnie też LaFerrari to. Ale słuchajcie, teraz mogę wziąć, co mi się podoba. Wezmę sobie McLarena. Ja wyłączyłem tryb dla zawodowców. Ja wziąłem tryb arcade'owy teraz i ja nie powinienem mieć żadnych problemów, aby wygrać. Naprawdę. To powinna być prosta, szybka akcja bez żadnego stresu. Myślę, że dam radę, no, ale no wiecie, oni też są koksami. To jest tor i to jest... To nie są chyba... nie jest ten tor taki jajkowaty. Tylko jest tu kilka różnych zakrętów, a więc można się popisać, tak myślę. Tak, to nie jest ten jajkowaty tor, no to fajnie. Grzejemy, grzejemy. O, i tu widzimy Chevroleta, tam chyba Z4 z przodu jechała. Muszę się nauczyć jeździć na tych wspomagaczach, bo oni tutaj w ogóle, to ja widzę, że pokonują te zakręty na zasadzie na zakręcie hamować, wchodzić na ręczny, w ogóle byle jak. I jest fajnie. Na trybie dla zawodowców tak zwanym, gdzie też nie wszystkie wspomagajki są wyłączone, jest ciężej i trzeba hamować przed zakrętem. Tak, a tutaj ja praktycznie na samym zakręcie, to jest parodia trochę dla mnie. Ja rozumiem, gra zręcznościowa, no ale jednak taki jakiś smaczek wyścigów powinien być tutaj zawarty, no. To jest bardzo ważne, żeby mieć jakiś taki fan z tych wyścigów, a w momencie, kiedy jest sobie ktoś, kto... No dobra, ten z przodu ma troszeczkę tam wyłączonych tych pomagajek, jest na tym żółtym trybie i może jest mu odrobinę ciężej, nie dużo, ale odrobinę jednak, tak? To i tak nie zmienia faktu, że... O! Nie pykło mi, nie pykło. To nie był dobry pomysł skracać tam. Tam jest tak zrobione, że można się właśnie śmiesznie wybić. Wspomniałem, jak to się nazywa, te odbójniki takie na... O, kurde, jak go ładnie zdogoniłem na tym zakręcie. Są takie odbójniki, czy ograniczniki, nie wiem, jak to się nazywa profesjonalnie. Na łuku zakrętu. O, proszę, teraz mi ładnie poszło. I hamowałem na zakręcie w ogóle, bez żadnego stresu. I typa doganiam, no, ma trochę gorzej. Ojej, i zarzuciło mu dupę. Gdybym miał włączony taki tryb jak on, na pewno też by mnie zarzuciło. Ja pamiętam, że ja w tym McLarenie w ogóle nie umiałem jeździć. Nie? A na tym wspomaganiu to w ogóle wszystkie samochody praktycznie tak samo się prowadzą. Wielkiej różnicy nie ma. Koleś mnie tam nieźle dogonił. Tamci w ogóle wyszli. Kolesie, ale zobaczcie, oni wyszli dlatego, że oni są w jakiejś tam drugiej lidze, srebrnej i brązowej. Więc na pewno nie chcieli, aby im się ten poziom obniżył i dlatego, kurde, cheatuchy wyszli. Znaczy nie cheatuchy, no. A to bez sensu, kurde. Nie wiem, czemu tak zrobili, ale... To ich sprawa, nie chcą grać, to nie, Boże, nie będę namawiał. Dobra, ja tu nie skracam, wtedy skróciłem, zrobiłem źle. Ale hamuje ten samochód świetnie, ja dziękuję. Dobra, gonimy go tunelem. No, jego samochód jest... W sumie niewiele lepszy od mojego, jeśli chodzi o osiągi, z tego co widzę. Więc powinienem sobie z nim dać radę. A raczej zależy to głównie od moich umiejętności jazdy tutaj w Dekru. Czyli może być ciężko. Bo jak wspomniałem na początku odcinka, dawno nie grałem. Ale gra mi się fajnie i przyjemnie, więc...
Może coś z tego będzie, może będą z tego owoce. Zobaczymy, na razie koleś w zaparte nie daje za wygraną. Ale ja też nie daję za wygraną. Tutaj istotną sprawą jest tunel aerodynamiczny, on naprawdę zajebiście dużo daje. On jest nawet ważniejszy od nitra. Ja przeważnie jeżdżę, jadę teraz w tym tunelu, ale koleś i tak mi odstaje, więc on ma to galardo, którym ja się tak strasznie teraz zachwycam. I widać, że w wersji torowej no robi robotę. Zresztą galardo ogólnie jest świetne. Chociaż moment, w wersjach torowych mamy wszędzie, w każdym samochodzie torowym napęd na tylną oś tylko i wyłącznie. Bo na przykład mamy Skyline'a, jak widzieliście w wersji torowej. Ja byłem święcie przekonany, że tam jest napęd na cztery koła, jak to w Skyline'ie. Ale nie, w wersji torowej mamy napęd tylko na tylną oś. I trzeba mieć to na uwadze, gdy się pokonuje zakręty. No jednak jest tam troszeczkę problem, ale podejrzewam, że mając włączone te wszystkie wspomagania, no raczej nie będę musiał się specjalnie przejmować, czy mam samochód z napędem na przód, na tył, czy na cztery koła. Wszystkie dosłownie będą się prowadzić bardzo podobnie. Ojej! Ach, kurde! No i tak nie zdołabym go dogonić. Bardzo ładnie wchodził w te zakręty koleżka. I no było ciężko, było ciężko. Ale grunt taki, że trzymałem się go w miarę blisko. No i jestem ciekawy, fajny spoiler ma, zobaczcie, na tym galardo z tyłu. Podoba mi się właśnie takie mocowanie od góry. I podoba mi się jeszcze, jak było w Need for Speed Most Wanted, w jednym z samochodów, chyba w Fordzie GT, był spoiler tak montowany z tyłu i to też było bardzo fajne. Zdobyłem 16 tysięcy baksów, 16 400, jestem mega zadowolony. Jak widzieliście na początku tego odcinka, zarobienie tyle kasy to jest kwestia wysłania znajomych na misję frakcyjną i czekania iluś tam 10 chyba godzin, aż oni to wirtualnie ukończą, tak? Chociaż no wiadomo, to oni nie kończą tego od tak o, że kończą naprawdę, tylko kończą wirtualnie, że to kończą jakby ich cienie, tak? Zupełnie teoretycznie, no bo nie muszą wbijać do gry, żeby to się ukończyło. W każdym razie mam już kasiory 91 tysięcy, gdzie po kupieniu ulepszeń do mojego galardo miałem jakieś 5 tysięcy baksów. I co mnie zaskoczyło bardzo, okazało się, że nawet nie muszę uczestniczyć w wyścigach, w sensie ścigać się. Wystarczy, że będę obserwował te wyścigi, a już dostanę kasę, jeśli ktoś tam ukończy, więc to jest bardzo dziwne. Ale rzeczywiście tak jest. No i teraz idziemy sobie do tunela wyczynowego i myślę, że dokończymy tuning mojego galardo. Też może niekoniecznie. Mamy części po 25-24 tysiące, części, na których mi zależy, a więc niekoniecznie możemy ukończyć ten tuning teraz. Chodzi mi oczywiście o tuning mechaniczny. Dobra, tutaj mam to... Właśnie, to chyba będę musiał też w chacie edytować. Bo mi się niektóre części chyba zainstalowały, chociaż nie. Wiem, że zainstalowały mi się opony, hamulce, skrzyni biegów, nie wiem, czy instalowałem, czy nie. Hamowanie do prędkości. Prędkość, przyspieszenie. To już chyba też. Wirnik, tak. Pamiętam, że na wirniku skończyłem, ale nie skończyłem na... O, i tu mamy premię do przyczepności 22 tysiące. Dobra, bierzemy. Hamulce, tak, tutaj wylosowałem raz hamulce, przyspieszenie, o, przyczepność, świetnie. 60, oj, może być ciężko. Przyspieszenie, hamowanie, przyspieszenie, przyczepność. Okej, i fucking shit, już nic nie kupię. Szlak. Ale mam 1141 punktów na statystyce, więc naprawdę spoko. No, jeszcze trochę kasy mi brakuje, mam 17 tysięcy, ale mega opłaca się ogólnie jeździć te PvP. Przede wszystkim fan, tak? No, mamy z tego, że uczestniczymy z kimś w zawodach i się ścigamy, no na tym polega The Crew. Ale też taka sprawa, że możemy zdobyć dużo kasy małym nakładem właściwie pracy, jeśli możemy to nazwać pracą.
No bo nie musimy nawet wygrywać, tak? Ja dojechałem jako drugi 16 tysięcy w kieszeni. Wygrany czy przegrany różni się tam jakimiś setkami dolarów, powiedzmy 200 dolarów. On dostanie więcej, wygrany. No, albo ten, albo mniej ja dostanę. No więc to spoko jest, naprawdę, naprawdę. Tylko no, mówię, aby stuningować na maksa wszystkie samochody, jakie się ma w garażu, mam ich naprawdę pokaźną ilość, no to trzeba by było rozbić nie jeden bank, zrobić nie jeden napad w GTA online, żeby to ogarnąć, tak? Bo no nie jest to łatwa sprawa zdobyć tyle kasy. Ale no, w Gallardo jeździ się coraz lepiej, każda część jakoś tam powolutku wpływa na to, aby ten samochód prowadził się idealnie, coś tak czuję. Zakręty pokonuje się coraz fajniej, troszeczkę jeszcze rzuca, no ale za sprawą tego ustawienia dla arcade'owców myślę, że będzie szło mi dużo, dużo łatwiej i fajniej w tych wyścigach PvP. Czegoż sobie życzę, a was zapraszam na kolejne odcinki z The Crew. Trzymajcie się, na razie, pa pa. Jakoś specjalnie ciężko, to znaczy jest zimno, ale tylko przez te, nie wiem, przez pierwsze 2 kilometry. Później się już tak rozgrzewasz, że ja właściwie jestem cały mokry, jak dojeżdżam do celu. I ludzie się mi dziwią, dlaczego ja jeszcze nie zachorowałem. Ten cały tydzień sobie jeździłem właśnie rowerem. Cały czas jestem mokry i w ogóle, a jest zimno i wieje, a ja nawet nie mam żadnej chrypy ani kataru, więc...